Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo, bardzo prostym w wykonaniu makijażem dziennym, który ma za zadanie optycznie ożywić Waszą twarz. Ale co najważniejsze, wykonany został minimalną ilością kosmetyków, ponieważ zrobiłam go głównie za pomocą róży do policzków. Jest to świetna opcja, kiedy przykładowo pakujecie się na wakacje, musicie zabrać ze sobą bardzo małą ilość kosmetyków, ponieważ nie macie miejsca na dużą ilość kosmetyków, ale musicie zabrać takie rzeczy pewne, którymi jesteście w stanie szybko wykonać pasujący do siebie świeży makijaż, idealny na lato. I kiedy macie dobrze dobrany do siebie róż do policzków, to jesteście w stanie wykonać nim praktycznie cały makijaż, więc dzisiaj pokażę Wam, jak na kilka sposobów w jednym makijażu wykorzystać róż do policzków. Zapraszam do oglądania. Makijaż zaczynam od podkładu, jest to seria Lux w odcieniu Porcelain. Następnie korektor, idealna cera w kompakcie w odcieniu Fair. Teraz oczywiście trzeba utrwalić całość i używam tutaj najjaśniejszego pudru, idealna cera. Teraz czas na brwi, oczywiście zestaw do stylizacji brwi i używam tutaj brązowego cienia. Podstawę mamy skończoną, teraz przechodzimy do kolorowania naszej twarzy różem do policzków. I aktualnie w ofercie Avon mamy 4 odcienie róży do policzków, tutaj je widzicie wszystkie. Mamy odcień ciepły, neutralny, bardzo chłodny, więc każda z Was znajdzie coś dla siebie. Ja dzisiaj postanowiłam użyć bardzo neutralnego odcienia, który nazywa się Classic Aura i jest to chyba jeden z najpopularniejszych róży firmy Avon, więc większość z Was powinna go mieć, jeżeli macie róże Avon. To jest bardzo uniwersalny odcień, który będzie pasował praktycznie wszystkim typom urody, więc możecie go w ciemno kupować. I dzisiaj właśnie wykonam nim większość makijażu, także zaczynam. Nakładam sobie nasz róż na puchaty pędzelek i zaczynam zaznaczać załamanie powieki, tak jakby ocieplać załamanie powieki, żeby w makijażu oka się coś stało, żeby coś się zadziało, żeby ładnie on wyglądał. Możecie tutaj zobaczyć, jaki ten róż jest mega mocno napigmentowany. Odrobinka różu i już mamy bardzo mocny odcień na oczach. To samo po drugiej stronie. Teraz potrzeba nam jakiejkolwiek kredki do oczu, której lubicie używać, żeby zaznaczyć linię rzęs, żeby ją troszeczkę przyciemnić. Ja tutaj używam Big and Daring w odcieniu Smoked Taupe. Nakładam ją odrobinkę na zewnętrzny kącik przy samej linii rzęs. Robię takie małe kropeczki. I póki ona jeszcze nie zastygła, rozcieram sobie ją delikatnie. Wracam do pędzelka z różem. Odrobinkę dokładam w sam zewnętrzny kącik, żeby połączyć to wszystko z kredką. Teraz czas na wytuszowanie rzęs. Używam tutaj tuszu Big and Daring w odcieniu Black is Black. Rzęsy mamy wytuszowane, teraz czas na policzki i teraz sprzedam Wam taki mój patent na to, żeby róż wyglądał jak najlepiej. I u mnie się to sprawdza tak, że kiedy używam bronzera, nakładam róż tylko i wyłącznie na środek policzków. Jak uśmiechacie się, to na to, co się po prostu podnosi. Natomiast kiedy nie używam bronzera, to róż nakładam w sposób, jakbym delikatnie konturowała moją twarz. Czyli przyciągam go do samej skroni, żeby on tak jakby wyszczuplał mi optycznie twarz. I dzisiaj właśnie tak zrobię. Nakładam ten sam róż
na policzki i tak jak mówiłam, przyciągam go do góry, tak jakbym konturowała twarz bronzerem. Teraz został nam całkowicie ostatni krok w naszym prostym, różowym makijażu i róż wyląduje na usta. Nakładam go palcem, wklepuję w usta. I teraz jak widać mamy delikatnie matowy efekt na ustach, wszystko pasuje oczywiście do siebie kolorystycznie, ale jeżeli chcecie dodać odrobinkę błysku, to oczywiście użyjcie jakiegokolwiek błyszczyka. Ja mam tutaj pierwszy pod ręką, który mi się rzucił, jest to Ultra Glazer Absolute w odcieniu Renewing Rose. Nakładam odrobinkę. Tym sposobem różowy makijaż wykonany głównie za pomocą róży do policzków mamy gotowy. Dajcie znać, czy stosujecie ten patent jednego kosmetyku w większości makijażu u siebie. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że spróbujecie. Bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału, a my widzimy się już kolejnym razem. Do zobaczenia, cześć!